Dobra widzowie, jeden z trzech ikon Prime to ty urodzinowa lub Trophy Titans. Pytanie, co z tego trafimy? Ja sobie to zakryję przy okazji. Wiem, że mamy lipiec, ale uwierzcie mi, no chcę po prostu się trochę zaskoczyć. Może coś ciekawego będzie jednak tym razem, dobra? Włochy, Portugalia i Anglia. No ta Portugalia to może być ciekawa, bo to może być Eusebio. Mogą być Włochy widzowie, Maldini może. Od Anglii, zaczniemy sobie. Po prawej stronie Trophy Titans Anglia, no to chyba będzie... Ferdinand? Owen, okej, okay, Owen. Owen piekarnik na zawsze na propsie. Nie? Dobra, lecimy z kolejnymi Włochami, widzowie, Włochy. Włochy ikona Prime, no ta ikona Prime Maldini by był, okej, okay, odkrywamy. Ajajaj, te podania, Pirlo, aha, Pirlo Toty, no faktycznie. Ale Pirlo Toty to mnie nie widzowie, mnie to w ogóle nie interesuje, naprawdę. 89 podań, 88 strzałów, 92 tempa, Luis Figo, no niestety. No ta ikona... Ta ikona naprawdę słaba. Dobra, Pirlo sobie dajmy. A wiecie co, Owena? Owena sobie odpalimy. Owena sobie odpalimy, bo to jest fodder. Także mi jest to zupełnie niepotrzebne. Lecimy to Food Champions składem bez zgrania. Mamy bilans 8 do 3. Mamy jeszcze jakieś paczki do otwarcia. Figo we wrześniu. No właśnie, to jest najgorsze, właśnie, że trafiamy takie ikony z dupy, nie? We wrześniu. O, ikona! Co jest, widzowie? Wow! Kurde, ikona jeszcze trafiła drugą. Dobra, kolejny mecz kontra FC Warwniaki kontra Matoły EF. No bo myśmy otwierali te ikony, to myśmy zupełnie nic ciekawego nie trafili, nie? Dobre podanie. Strzał po ziemi. I mamy gol. No to pin, ale jest gol. Ale teraz to właśnie już tak normalnie sobie oglądam, jak mam czas. Oho. Oho. Oho, oho, okej, okay, dobra, dobra, rozumiem, coś się przełączyło, coś się stało i Osimhen strzela nam pierwszego gola. Nie spróbujemy niestety. Przegrywamy mecz po raz kolejny z Bambikiem. Ale dobra, jeszcze jest szansa, widzowie. Come on, brawo, come on, brawo, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, jeszcze jest szansa, widzowie, jeszcze jest szansa. Jonathan Bambą? Nie do niego podanie, ale okej, okay, okej. Okay. Ej, ten rywal to też jakiś pressing stosuje w ogóle, to jest hit. Claudio Bravo! Claudio Bravo! Jeszcze szansa! Jeszcze szansa! Nie, no ten Claudio Bravo, czemu ja go wpuściłem, on tak się wolno rusza. Dobra, FC Warwniaki kontra FC Spocki. Jezu, jak ja trafię na takich bambików, to mi się po prostu odechciewa. Donnarumma inform, Bonucci, Varan wypożyczony, Rivaldo. Dobra, ten skład musimy. Ja już gram naprawdę na bambiku, widzowie. To już jest, to już naprawdę, widzowie, to już jest. Zobaczcie na to. Ja. I Pedro Gonçalves kończy trzecią bramką. Brawo. Może jakiś rage quit. Salajan CF. Nie wiem, co to jest CF. Co? Nie wiem, co to jest CF. Dobra, na razie rywal, powiem tak. Mecz do wygrania, ja źle gram. Ale jak jeszcze coś popróbuję, to mi się wydaje, że damy radę. Ja się, muszę po prostu się postarać bardziej. Brawo, brawo, brawo. Vamos, vamos, vamos. Nie było faulu, nie było faulu. Dobrze. I mamy pierwszego gola, widzowie. 1-0 Pedro Porro. I ma... Jest! Pięknie! Dobra! Słuchajcie, 2-0. W końcu to zrobiłem. Muszę po prostu częściej robić te fake shoty. Dobra widzowie, 10-8. Kończymy ostatni mecz o 11. Ewangelista. Ale wybrałem sobie trenera. Pewnie tylko tam siedzi na ławce trenerskiej i się modli. O, jakieś zwycięstwo. Habemus, papam. Habemus. Pusi chce Jezusa. nie wiem, co to za nazwa. Tam na tej ławce, obok ławce, ławki zawodowej, gdzie są rezerwiści, to ma rozstawiony mobilny ołtarzyk. I on tam się modli o zwycięstwo. Patrząc na ten bilans... O Jezu, ale dobry skład. Patrząc na ten bilans, on się modli. No way! Dziękuję ci bardzo!
O, ja zapauzowałem przypadkiem. Przepraszam, ale dziękuję za oddany mecz. Dobra, widzowie, nagrodę za 11 wygranych w lipcu. Ale dobra, mamy te finały, widzowie. W lipcu, za 11 wygranych na koniec challenge bez zgrania. Nie uważam, że to był dobry challenge. Uważam, że słabo wyszedł i wiele szczęścia w tym, że mi goście oddał ostatni mecz tutaj, żeby tę nagrodę odebrać. Więc otworzymy sobie te dwa piki 84+, do tego piki FX i zobaczymy, czy za 11 wygranych tym razem odda. Co najważniejsze, po tych nagrodach, widzowie, oczywiście otwieramy. Znaczy, robimy ikonę i otwieramy ikonę kolejnego pika z ikoną. Dobra, pierwszy pik. Drugi pik, 87 Veratti duplikat. A, weźmiemy 84, nie wiem, czy jest wymienny ten Veratti, więc nie chcę ryzykować. Zobaczmy, co z pika FX. Kurde, nie tak źle, powiem wam. Ter Stegen, mogę sobie sprzedać mojego Totsa. Odegaard i Tonali. Chyba wezmę Ter Stegena w sumie. Sprzedam mojego zwykłego Totsa. I ten Tonali to mi się tak nie przyda, więc i zobaczmy, co będzie. Modric, widzowie! Witamy serdecznie Modricia w klubie za 11 wygranych! Co za piękny traf akurat na tym koncie, a wystarczyło zagrać głupi challenge, żeby zdobyć Modricia i na pewno zawita w moim klubie. Już go mam na głównym koncie i na tym pobocznym będzie również w moim składzie. Witamy serdecznie. Dobra, zobaczmy paczki jeszcze jakie będą. I robimy za moment ikonę. Paczka za 50 tysięcy, mamy ekran, mamy Hiszpanię, prawo obrońcy 83 max, nie 84. Ach, mogło być lepiej. I mamy walkout. To jest dobra wiadomość. Ale to jest chyba Nikovic Savic. Nikovic Savic. Coś jeszcze? Niestety brak level up. Trafimy jakąś mega grywalną kartę z tej kony. No to po prostu kupujemy paczkę za 500 tysięcy, tak? Holandia, Brazylia, Ronaldo, Hulit i czekajcie, Litmanen chyba, nie? Nie, Finlandia to był nie Litmanen, tylko... Ja, Litmanen. Ja już zapomniałem w sumie, jak to jest z Finlandii. Dobra, odkrywam Litmanen. No dobra, widzowie. Mamy dwie karty. Mamy dwie karty Holandii i mamy Brazylię. Jeżeli się to spełni faktycznie, to kupujemy jeszcze paczkę za 500 tysięcy. Jeżeli się nie spełni, no to wtedy trudno, ale kupujemy, kupujemy koniec streama. Zobaczmy, co z Holandii. Wersja Holandia, wersja urodzinowa. I zobaczmy tu z prawej strony. Wersja Prime Brazylia. Brazylia wersja Prime i Holandia wersja urodzinowa. Dobra, sprawdźmy w takim razie, co będzie z urodzinowej. Kuman. Niestety, Kuman. Szkoda. Już byłem pozytywnie nastawiony. Dobra, i zobaczmy, co z Brazylii. Roberto Carlos w Prime. Wrócił chyba już po raz trzeci na moje konto, także niestety to nie są udane trafy. Szkoda, no. To nie są grywalne karty na ten etap gry. Szkoda. Dobra, nabywa.